W roku 2012 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie powstaje Pracownia Starych Technik Drukarskich. Maszyny i urządzenia znajdujące się w tej pracowni pozwalają na druk, realizację wszelkiego rodzaju druków w starej technice typograficznej, technice, gdzie wykorzystuje się czcionkę i wszystkim nam kojarzy się to od razu z Gutenbergiem, wynalazcą ruchomej czcionki. Mając taką pracownię, powstała idea, żeby wydawać w niej druki o charakterze bibliofilskim, zrealizowane w tejże technice. Wiersz przetłumaczony na dwa języki, z notami biograficznymi autora i tłumaczy, złożony czcionką, wydrukowany na starej maszynie typograficznej, z tłoczoną okładką, zeszyty nićmi. Tak urodziła się idea bibliofilskiego druku pod nazwą Three Linguis. Wiersz po polsku i dwa tłumaczenia. I Three Linguis stało się corocznym wydarzeniem bibliofilskim w bibliotece. Widzicie Państwo wymianę czcionki w składzie ostatniej strony, skład kolofonu, czyli tego tekstu, który mówi nam, gdzie została publikacja wykonana, w jakim nakładzie i który to jest numer trilinguisu. Skład przenoszę do ramy, obkładam materiałem zecerskim, klinuję. W ten sposób uzyskujemy formę, z której będzie drukowana ostatnia strona. Tak przygotowaną formę wkładam do maszyny, sprawdzam, czy jest dobrze zamocowana, czy nic o nic nie haczy i teraz będzie można dopiero przystąpić do druku. Rozpoczynam drukowanie. Klisza widoczna jest stroną tytułową. Drukuje się tak samo, jak drukuje się z czcionki. Maszyna, na której jest drukowany trilinguis, to stara maszyna dociskowa, bostonka, potocznie nazywana też talerzówką, gdzie nadana farba, wałki toczące się po talerzu, który się obraca i wydaje taki przecudny dźwięk. Kartki trzeba odkładać pojedynczo, ponieważ jest na druku dość sporo farby, nie można kłaść jednego arkusza na drugi. Teraz widzicie Państwo rozkładówkę. Po lewej stronie jest wydrukowany kolofon, wszystkie informacje kiedy, gdzie, kto wydał, jaki jest nakład. Po prawej stronie jest strona tytułowa. Na prawie stuletniej prasie do złoceń na gorąco przyklejona jest klisza i w temperaturze około 140 stopni robię tłoczenie w kartonie, które da nam przepiękną układkę do trilinguis. Żeby karton okładki można było dobrze zgiąć, muszę na maszynie zbigować i ręcznie sfalcować okładkę.
sfalcowane kartki wkładam w okładkę, tym samym kompletuję Trilingwisa i jest to ostatni moment, kiedy mogę jeszcze zrobić drobną korektę. Tak skompletowane egzemplarze przekazuję do introligatorni, gdzie zszywane one są nićmi, tak jak to robiło się z niektórymi starymi bibliofilskimi wydaniami. Tak wyglądają wszystkie edycje Trilingwis, bibliofilskiej publikacji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.